Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Rząd Beaty Szydło przyjął dziś projekt przyszłorocznego budżetu. Jego głównym celem jest realizacja obietnic, jakie rządzący złożyli obywatelom, czyli program Rodzina 500+, oraz obniżenie wieku emerytalnego. Będzie też więcej pieniędzy na inwestycje i bezpieczeństwo Polski. Przyszłoroczny budżet przewiduje wzrost PKB o 3,6%, inflacja wyniesie 1,3%, a przeciętne wynagrodzenie wzrośnie o 5%. Są to parametry absolutnie realne, natomiast oczywiście nie wszystko w gospodarce jest przewidywalne. Należy więc, żeby budżet był realny i żeby możliwe była jego realizacja, należy więc przede wszystkim dynamizować przedsiębiorczość, należy inwestować w gospodarkę i rozwijać handel zagraniczny. Podkreśla ekonomista dr Piotr Rabaj. Rząd założył, że dochody budżetu wyniosą ponad 324 miliardy złotych, natomiast wydatki planuje na poziomie ponad 383 miliardów. Deficyt wyniesie zatem 59 miliardów 300 milionów złotych i nie przekroczy granicy 3% PKB. Założenia przyszłorocznego budżetu pozytywnie przyjęły rynki finansowe. Te nasze dane są odbierane jako w pełni wiarygodne. Nie ma załamania, fluktuacji na rynku walutowym. Podobnie pozytywne tendencje cały czas są, jeżeli chodzi o malejące oprocentowanie obligacji Skarbu Państwa. Innego zdania jest jednak liberalno-lewicowa opozycja. Ostatnią osobą, którą tak zadłużał Polskę jak teraz Jarosław Kaczyński z premier Beatą Szydło, Błędwak Gierek. Dużej dziury budżetowej broni poseł Gabriela Masłowska z Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli wydatki budżetowe, które ten deficyt wywołują, przeznaczane są racjonalnie na pobudzenie gospodarki, na wzrost gospodarczy, a nie są przejadane, to te wydatki, uruchamiając wzrost gospodarczy, zwiększą produkt krajowy brutto i zwiększą wpływy do budżetu. Głównym zadaniem rządu jest zapewnienie środków na sfinansowanie jego flagowego programu Rodzina 500+, a także na większe wsparcie dla seniorów. Pomimo realizacji tych naszych zamierzeń prorodzinnych, my nadal obracamy się w bezpiecznej przestrzeni finansów publicznych. To jest bardzo duże osiągnięcie. Rząd nie boi się też wzrostu wydatków w przyszłości na program Rodzina 500+. My będziemy uważali to za sukces. Uważamy, że Polska powinna zmierzać do odbudowy demografii, do odbudowy pozytywnych trendów. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano również realizację jednej z największych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Jest poczyniona rezerwa na decyzję co do obniżonego wieku emerytalnego. Więcej pieniędzy będzie na inwestycje drogowe i kolejowe, a także te związane z bezpieczeństwem. Wyższe będą zasiłki rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne. Na większą pomoc będą też mogli liczyć rolnicy. Znajdą się też środki na waloryzację wynagrodzeń w budżetówce. Rząd chce to wszystko sfinansować m.in. dzięki uszczelnianiu systemu podatkowego oraz nowej daninie nałożonej na sklepy wielkopowierzchniowe. Nie zdecydował się również na obniżenie VAT-u. My jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby odbudowywać dochody podatkowe budżetu państwa, ażeby uszczelniać system, ażeby wydawać pieniądze racjonalnie, aby też przede wszystkim utrzymać stan finansów publicznych w jak najlepszej kondycji. Projekt budżetu trafi teraz do konsultacji społecznych, m.in. w Radzie Dialogu Społecznego. Cały czas pracuje nad nim Ministerstwo Finansów, a premier Beata Szydło zobowiązała swoich ministrów do szukania oszczędności. Szczelne ogrodzenie budynków hodowlanych, zakaz obwoźnego handlu trzodą chlewną i redukcja populacji dzików – to sposoby na eliminację afrykańskiego pomoru świń, uważają eksperci. To właśnie ludzie i ich nieodpowiedzialne działania są teraz najczęstszym powodem rozprzestrzeniania się ASF. Pierwsze przypadki afrykańskiego pomoru świń zanotowano w lutym 2014 roku. Od początku sierpnia wirus ponownie atakuje. Służby weterynaryjne co kilka dni informują o kolejnych ogniskach choroby. Chorobę wykryto na terenie dwóch gmin powiatu Biała Podlaska, Janów Podlaski i Leśna Podlaska. Ale największym problemem jest fakt, że z powiatem Biała Podlaska graniczą najbardziej towarowe, jeśli chodzi o produkcję trzody chlewnej, powiaty Radzyń Podlaski
Parczew oraz Łuków. Mówi Krzysztof Dziewulski z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Na terenie tego województwa zanotowano 3 przypadki ASF. Jeden na Mazowszu i kilka na Podlasiu, łącznie 17 ognisk. Ogniska są już w tej chwili właściwie odpowiednio zabezpieczone. Świnie są wybite i zutylizowane. Pobrane są próbki w okręgach zagrożonych i zapowietrzonych. Także czekamy na wyniki badań. Na dzień dzisiejszy są wszystkie ujemne. Lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Paweł Piotrowski dodaje, że dodatkowo wprowadzono zakaz targów i wystaw z udziałem trzody chlewnej oraz przemieszczania zwierząt. Chorobę szerzą bowiem nie tylko dziki, mówi prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Przenosicielem, głównym sprawcą jest tego wszystko człowiek, który w nieodpowiedzialny sposób zajmuje się handlem zwierzętami. Krzysztof Niemczuk, dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, radzi, jak ustrzec hodowlę przed zakażeniem. Wszystkie zwierzęta powinny być rejestrowane. Nie kupujcie Państwo, rolnicy nasi, zwierząt z niewiadomego pochodzenia. Nie kupujmy zwierząt trzody chlewnej po okazyjnej cenie. Trzeba utrzymywać świnie w warunkach bez dostępu dzików i dbać, by dziki nie miały dostępu do paszy. Hodowcy powinni też zgłaszać do weterynarzy wszelkie nietypowe zachowania zwierząt, takie jak zaleganie, podwyższona temperatura czy biegunka. Na tereny tych powiatów 18, nie wszystkich, ale we wszystkich tych trzech strefach, o których mówię, czyli też powiatów okolicznych, zostali skierowani dodatkowi lekarze weterynarii, którzy dokonują różnych czynności. To są kontrole, to są perlustracje, to są też zwalczanie ognisk. Opozycja wykorzystuje sytuację i apeluje do ministra rolnictwa oraz szefowej rządu o szybkie i zdecydowane kroki. Domagamy się jeszcze raz zaraz po wakacjach, na pierwszym posiedzeniu, w informacji bieżącej. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel przypomina, że już na początku roku przyjął rozporządzenie o wczesnym wykrywaniu zagrożeń. W lutym przyjąłem rozporządzenie o odstrzale redukcyjnym dziku na 40 tysięcy sztuk. Niestety Polski Związek Łowiecki tutaj nie chce współpracować. W Polsce intensywnie działa się na rzecz eliminacji ASF. Od 2011 roku, kiedy pojawiło się podejrzenie wirusa w obwodzie kaliningradzkim, Państwowy Instytut Weterynaryjny przebadał 120 tysięcy próbek, to najwięcej na świecie. Eksperci uważają, że najlepiej chorobę zwalczać przez zmniejszenie populacji dzików. Wyeliminować trzeba handel obwoźny trzodą oraz likwidować hodowle nieprzestrzegające zasad bioasekuracji. Rada Warszawy nie otrzyma od prezydent miasta informacji o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji działek i kamienic. Nie zgodzili się na to radni Platformy Obywatelskiej. Ta mająca zaledwie 617 metrów kwadratowych działka przy ulicy Defilat 1, dawna Chmielna 70, warta jest nawet 160 milionów złotych. Wyjaśnień co do okoliczności przejęcia między innymi tej nieruchomości oczekują od prezydent Warszawy radni Prawa i Sprawiedliwości. Co prawda porządek dzisiejszej sesji Rady Miasta przewiduje informację o wdrożeniu w proces reprywatyzacji ustawy o gruntach warszawskich, ale to, jak mówi radny Dariusz Figura, nie dotyczy nagłośnionych niedawno nieprawidłowości. My chcieliśmy rozszerzyć ten punkt, żebyśmy mówili o wszelkich problemach związanych z reprywatyzacją w Warszawie, w szczególności zadać pytania dotyczące właśnie tych skandalicznych przypadków, które były omawiane w prasie. Ten postulat nie podobał się radnym Platformy Obywatelskiej. Bardzo prosimy Państwa radnych o niezmienianie tego. Oczywiście w tym punkcie można zadać również inne pytania dotyczące prywatyzacji. Mająca większość w Radzie Warszawy Platforma nie zgodziła się więc na rozszerzenie punktu o informację o tym, co do tej pory działo się z reprywatyzacją w stolicy. Radni PO nie zgodzili się także na to, aby o tak zwanej małej reprywatyzacji debatować wcześniej, bo w porządku obrad był to ostatni punkt, 66. To kolejny skandal, mówi radna Prawa i Sprawiedliwości Olga Johan. Jeżeli coś jest bulwersujące mieszkańców, czy kiedy są bardzo zainteresowani, to się spływa na samą końcówkę w sytuacji, kiedy nie ma dziennikarzy, nie ma już większości ludzi, publiczność się rozchodzi. I to z reguły jest właśnie po nocy. A dziś mieszkańcy stolicy przyszli na sesję, aby usłyszeć odpowiedź na pytanie, dlaczego władze miasta dopuściły do sytuacji, w której tak wiele nieruchomości przejęli handlarze roszczeniami. We wtorek wrocławska prokuratura regionalna, prowadząca śledztwo w sprawie przejęcia działki przy ulicy Defilat 1, złożyła w warszawskim sądzie wniosek o wpisanie ostrzeżenia o niezgodności zapisów księdze wieczystej ze stanem rzeczywistym. W Chorwacji z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęło się Forum Państw Trójmorza, Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego.
Rozmowy dotyczą współpracy m.in. w dziedzinach energetyki i transportu. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Piotr Brzezina. Forum ABC, czyli państw Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego, to wspólna inicjatywa prezydentów Polski i Chorwacji. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele łącznie 12 krajów tego regionu. Celem spotkania jest zacieśnienie współpracy w takich obszarach jak informatyka, infrastruktura i energetyka. Prezydent Andrzej Duda przybył do Chorwacji wczesnym popołudniem. Na miejscu przywitała go prezydent tego kraju Kolinda Grabar-Kitarović. Następnie gospodarze wspólnie powitali pozostałych uczestników. Oprócz organizatorów są prezydenci Węgier, Litwy, Słowenii i Bułgarii. Swoich przedstawicieli w randze ministerialnej mają też Czechy, Rumunia, Słowacja, Austria, Estonia i Łotwa. Podczas wystąpienia inaugurującego forum prezydent Andrzej Duda mówił, że kraje regionu Trójmorza to istotna część wspólnoty euroatlantyckiej. Nasze państwa chcą tę wspólnotę wzbogacić i aktywnie działać na rzecz jej rozwoju, zaznaczył. Integracja nie jest wrogiem różnorodności. Warto o tym pamiętać, bo dla jej zachowania nie ma dziś większej przeszkody niż jednowymiarowy model rozwoju. Możemy jednak wspólnie zrewidować tę logikę, pogłębiając więzy pomiędzy krajami regionu Trójmorza i rozwijając wspólnie potencjał osi północ-południe. Prezydent podkreślał, że kraje Trójmorza chcą aktywnie działać na rzecz rozwoju europejskiej wspólnoty, budując potencjał i konkurencyjność. Wskazywał, że właśnie dlatego należy wzmacniać powiązania między krajami ABC i to co najmniej w kilku obszarach. Na czoło wysuwają się tutaj połączenia transportowe, infrastruktura komunikacyjna. Mają one kluczowe znaczenie dla wewnątrzregionalnej współpracy inwestycyjnej, jak również rozwoju relacji gospodarczych z partnerami globalnymi, takimi jak na przykład reprezentowane na tym spotkaniu Chiny. W tym kontekście naszym wspólnym wielkim wyzwaniem jest realizacja korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk. Prezydent mówił też, że duże znaczenie dla lepszego skomunikowania krajów obszaru Trójmorza ma realizacja projektu Via Carpatia. Szef państwa polskiego zwracał też uwagę na potrzebę dywersyfikacji dostaw energii. W tym kontekście wymienił projekt korytarza gazowego Północ-Południe, który połączy Polskę z Chorwacją. Prezydent Andrzej Duda odbył też spotkanie bilateralne, m.in. z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitę. Tematem rozmów była implementacja postanowień szczytu NATO oraz pokój na Ukrainie. Ponadto, jak mówi minister Krzysztof Szczerski, przywódcy Polski i Litwy omawiali kwestie dwustronne. W tym także pan prezydent poruszył te najbardziej istotne dzisiaj kwestie dla Polaków mieszkających na Litwie, dla polskiej mniejszości na Litwie, kwestie edukacyjne, organizacji polskiego szkolnictwa na Litwie. To także było tematem rozmów państwa prezydentów. Szef państwa polskiego rozmawiał też w cztery oczy z prezydent Chorwacji. Na jutro zaplanowane są rozmowy z Polonią. Z Chorwacji dla Informacji Dnia Piotr Brzezina. Minister Witold Waszczykowski z misją rozpoznawczą w Turcji. Dziś w Ankarze szefowie dyplomacji Polski i Rumunii spotkali się z ich tureckim odpowiednikiem. Trójstronne spotkanie to kontynuacja rozpoczętego cyklu tzw. trójkąta wschodniego Polska-Rumunia-Turcja. Chcemy przyjechać i tu na miejscu porozmawiać z władzami tureckimi. O co chodzi? Co się stało? Jak wygląda sytuacja bieżąca dzisiaj i jakie są dalsze plany polityki rządu tureckiego? Tak minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zapowiadał cel swojej dzisiejszej wizyty w Ankarze. Za zamkniętymi drzwiami szefowie dyplomacji Polski, Turcji i Rumunii rozmawiali przede wszystkim o kryzysie migracyjnym, konsekwencjach nieudanego zamachu stanu, a także obecnej sytuacji bezpieczeństwa w południowo-wschodniej części sojuszu NATO. Te istotne kwestie stawiają pytanie, w jakim kierunku będzie rozwijać się współpraca polsko-turecko-rumuńska. W zasadzie na wszystkie te kwestie, o których rozmawialiśmy, mamy prawie identyczne spojrzenie, identyczne stanowisko. Otóż po pierwsze w dalszym ciągu uważamy, że należy koncentrować się na walce z terroryzmem i na walce z państwem islamskim. Oczywiście każde z naszych państw inaczej bierze udział w tej walce. Recepta na powstrzymanie fali imigrantów do Europy to ta ustalona podczas szczytu NATO, powiedział minister Waszczykowski. Funkcjonowanie Turcji w NATO, a także jej starania o wejście do Unii Europejskiej to kolejne istotne zagadnienia spotkania w Ankarze. Dla
15 julia. Rumunia oczywiście potępiła próbę zamachów w Turcji i przekazała swoje wsparcie dla rządu tureckiego. Również pod względem strategicznym Turcja jest bardzo ważnym członkiem NATO. Te tragiczne wydarzenia skutkowały utratą życia wielu ludzi. Dlatego też Rumunia jeszcze raz podkreśla konieczność wstąpienia Turcji do Unii. Wszystkie decyzje, jakie zapadły na szczycie NATO, musimy wprowadzać razem, powiedział minister Rumunii Lazar Comănescu. Aneksję Turcji do Unii Europejskiej popiera również Polska. Jesteśmy w dalszym ciągu otwarci, aby Unia Europejska rozszerzała się, przyjmowała te wszystkie państwa, które spełniają kryteria członkostwa, te wszystkie państwa, które są w stanie wdrożyć i przyjąć acquis communautaire. W związku z tym, jeszcze raz podkreślę, jesteśmy za tym, aby rozmowy, negocjacje akcesyjne w dalszym ciągu z Turcją były prowadzone, a nawet jeszcze w tej chwili zostały zintensyfikowane. Dodał minister Witold Waszczykowski. Podczas trójstronnego spotkania nie zabrakło również pytania o zbliżone w ostatnim czasie relacje Turcji z Rosją, zwłaszcza w kontekście rozpoczętych przez Rosję wojskowych manewrów w południowo-wschodniej części kraju. Jeżeli chodzi o wszystkich sojuszników NATO na wschodzie, jak i na południu, wszystkie decyzje, które dotyczą bezpieczeństwa w tych regionach, będą realizowane. Stwierdził turecki minister Mevlüt Çavuşoğlu. Droga do pokojowego rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego to wdrożenie porozumień mińskich, dodał polski minister. Następnie ministrowie złożyli wizytę w miejscu zniszczeń Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Republiki Turcji, gdzie złożyli kwiaty i upamiętnili wszystkie ofiary lipcowego puczu. W związku z ostatnimi atakami w Turcji, a także turecką ofensywą przeciwko dżihadystom, dzisiejsze spotkanie w Ankarze miało za zadanie rozjaśnić partnerom Trójkąta Wschodniego najbliższe kroki polityki tureckiej. Oprócz tego misja rozpoznawcza miała za zadanie rozjaśnić pojawiające się wątpliwości na temat wiarygodności Turcji w partnerstwie Paktu Północnoatlantyckiego. Dla informacji dnia Małgorzata Czernecka, Ankara. Na polecenie prezydenta Władimira Putina rozpoczęły się niezapowiedziane manewry w wielu regionach Rosji. Wojskowi ćwiczą też w okręgach obejmujących okupowany Krym i na terenach graniczących z Ukrainą. W związku z tym szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz zwołał odprawę najważniejszych dowódców wojskowych oraz szefów służb. Rosja po raz kolejny pręży muskuły i testuje Zachód. Jak podaje agencja AFP, okręgi, w których trwają ćwiczenia, obejmują Krym, tereny graniczące z Ukrainą i krajami bałtyckimi oraz znaczne obszary między Uralem a środkową Syberią. Agencje AFP i DPA zaznaczają, że rosyjska armia regularnie przeprowadza zakrajone na szeroką skalę manewry na całym terytorium od początku ochłodzenia stosunków z Zachodem. W związku z manewrami odbyła się odprawa szefów dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, służb kontrwywiadu i wywiadu wojskowego. Polska jest zaniepokojona działaniami Moskwy. Tymczasem, jak przypomina analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Piotr Kościński, na wschodzie Ukrainy sytuacja jest nadal niestabilna. Część Donbasu jest wciąż zajęta przez tak zwanych separatystów i wojska rosyjskie. Raz jest spokojniej, raz jest ciszej, strzelanina rzadziej, a czasami niestety mamy nasilenie walk, nasilenie strzałów, giną ludzie. No w tej chwili jest właśnie gorsza sytuacja. W tej chwili obserwujemy starcia w Donbasie. Głównym powodem jest to, że Rosja poprzez Donbas, poprzez tą niestabilną sytuację może wpływać na Ukrainę. Może utrudniać Ukrainie przeprowadzenie jednak bardzo koniecznych reform, bardzo koniecznych zmian wewnętrznych. Ekspert wyjaśnia, że Rosji bardzo zależy na Ukrainie, gdyż nie da się zbudować nowego imperium bez kontrolowania tego kraju. Tymczasem Ukraina najwyraźniej chce podążać swoją własną drogą. Chce zbliżyć się do Europy, chce z tą Europą współpracować, chce współpracować na przykład z Polską. I dla Rosji jest to nie do przyjęcia i tak naprawdę taki najprostszy, choć fatalny dla Ukrainy sposób wpływania na ten kraj, to jest destabilizacja. A destabilizację władze na Kremlu mogą uzyskać właśnie poprzez Donbas. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko ostrzegł w wywiadzie dla CNN, że prezydent Władimir Putin chce, by cała Ukraina stała się częścią rosyjskiego imperium. Rosyjska agresja całkowicie zniszczyła powojenny globalny system bezpieczeństwa, oznajmił ukraiński polityk. To wszystko w tym wydaniu informacji dnia. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Magdalena Rząd, zapraszam na prognozę pogody. W nocy od 12 stopni w Lublinie i w Krakowie do 16 w Gdańsku i w Szczecinie. Nad ranem lokalne mgły na wschodzie i południu. Na pozostałym obszarze bezchmurne niebo. Niewielkie zachmurzenie jedynie na wybrzeżu. I nadal będzie gorąco, na przeważającym obszarze 26-28 stopni. Najcieplej na zachodzie 29-30. Powieje słaby wiatr ze wschodu, ciśnienie nieznacznie spadnie i wyniesie około 1021 hektopaskali. A teraz prognoza pogody na kolejne dni. W sobotę rano w regionach południowych lokalne mgły, po ich ustąpieniu bezchmurne niebo. Po południu niewielkie zachmurzenie na zachodzie i Pomorzu, przeważnie około 29-32 stopni. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. W niedzielę wciąż upalnie, jedynie na zachodzie i północy małe zachmurzenie, na pozostałym obszarze bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie około 30-32 stopni, chłodniej na wybrzeżu 28. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa.